W końcu jakieś spadki na tej polskiej giełdzie, minus 1,5% prawie, bo już się bałem, czy to jest jeszcze Polska, czy to już nie jest Polska, no bo cały czas wzrosty, same wzrosty, wszystko na zielono, wszystko w portfelu rośnie. Nie jestem do takiej sytuacji przyzwyczajony, także w końcu jakieś spadki były. Najmocniej spadał, znaczy bardzo mocno spadał sektor bankowy, minus ponad 3% i to grubo minu, na minusie ponad 3%, no, aczkolwiek też trzeba przyznać, że ten sektor bardzo mocno ostatnio wzrósł. Ale pamiętajmy o tym, że wciąż jest nierozwiązana sprawa. Z kredytami frankowymi one wciąż ciążą i będą ciążyły w tym chociażby czwartym kwartale 2022 roku. No bo PKBP, Santander, Mbank, PMB Paribas czy Millennium poinformowały o kolejnych wielkich rezerwach na hipoteki frankowe obciążających ostatni kwartał 2022 roku. Podobnych odpisów liczonych w miliardach złotych będzie jeszcze więcej, bo obecnie zawiązywane, choć są zawiązywane, to są niewystarczające. Ale biorąc pod uwagę te kredyty frankowe, to wcale nie wszystkie spółki są smutne z tego powodu. Dzisiaj o takiej jednej spółce, która jest bardzo szczęśliwa z powodu właśnie kredytów frankowych, sobie porozmawiamy. Oprócz tego, też przyjrzymy się dwóm innym spółkom. Ja nazywam się Konrad Książek i dziś będę tym Twoim przewodnikiem duchowym. Oczywiście pamiętaj, że wszystko to, co ja mówię, to jest moja prywatna opinia, a nie żadna rekomendacja. Więc dzisiaj trzy spółeczki, Przechodzimy do pierwszej spółki. Jeżeli chodzi o pierwszą spółkę, jest to Vigo Photonics. Vigo Photonics wcześniej spółka nazywała się no, troszeczkę inaczej, prawie, prawie tak samo. Była znana pod nazwą Vigo System, teraz jest to Vigo Photonics. No i jeżeli chodzi o spółkę, no to i EA... jej... Produkty są wykorzystywane w wielu dziedzinach, między innymi przemyśle. i to jest taki największy ich sektor, ale to też nauka, to też segment wojskowości, który jest trochę, trochę mniejszy. Zresztą tutaj, jeżeli chodzi o Wigo, no to nawet nie tylko na Ziemi są wykorzystywane jej produkty, no bo chociażby ostatnio powrót misji Artemis i no jeżeli chodzi o tę misję Artemis, zauważmy, że różnego rodzaju dane, które były zbierane właśnie tutaj w tej w trakcie tej misji Artemis, były zbierane też przez detektory, które zostały stworzone. Właśnie w WIGO, więc to też jest segment, no, który wykracza poza planetę Ziemi, więc to jest oczywiście plus. Ale patrząc już tak bardziej przyziemnie na wyniki spółki WIGO, no to dzisiaj minus 4%. Po informacji o szacunkowych wynika za czwarty kwartał. WIGO Photonics to jest spółka, która no, dosyć mocno cierpi ze względu na problemy z dostawami różnego rodzaju, np. półprzewodników, no, różnego rodzaju ogólnie komponentów. No i to było no, dużym duży minus, przez ten 2022 rok te zerwane łańcuchy dostaw. No i czwarty kwartał, szacunkowe wyniki za czwarty kwartał, można powiedzieć, że to potwierdzają, no bo biorąc pod uwagę te dane skonsolidowane, no to yy, całkowite Przychody ze sprzedaży, zauważmy w czwartym kwartale 2022 roku, niecałe 20 milionów. Czwarty kwartał 2021 to było ponad 22 miliony, czyli mamy spadek nominalny przychodów. Pamiętajmy, że nawet jeżeli mamy dokładnie tę samą kwotę w przychodach rok do roku, no to biorąc pod uwagę inflację, prawdopodobnie jest spadek sprzedaży. Więc biorąc pod uwagę nawet takie wzrosty kilkuprocentowe, jest możliwe, że ten spadek sprzedaży tam jest, pomimo kilkuprocentowych wzrostach w przychodach, tak nominalnie. Więc jeżeli mamy tutaj. Tutaj jeszcze spadek nominalny, no to tym bardziej widzimy, że no, były te problemy w tym 22 roku, w czwartym kwartale, ale nie tylko. W czwartym kwartale, bo jak się przyjrzymy tym wynikom finansowym, no to możemy zobaczyć, że 20 rok bardzo dobry, 21 również bardzo dobry w 22 roku. Jednak biorąc pod uwagę sam zysk, to już tak dobrze nie jest. Ja przypomnę, że oni mówili jeszcze na początku 22 roku, że chcą zrobić w tym 22 80 milionów złotych przychodów. Wiemy, że to się nie uda. Wiemy, że tutaj te przychody no już teraz będą mniejsze rok do roku, poniżej 70 milionów, więc, to oczywiście jest przyjęte negatywnie przez rynek. Biorąc pod uwagę samą spółkę Vigo Photonics, myślę, że to nie jest jakieś strasznie duże zaskoczenie, że jednak mamy te spadki rok do roku pod względem przychodów. Zresztą mówią, sama spółka mówi o tym, że w czwartym kwartale widoczne były jeszcze utrudnienia związane z dostępnością komponentów dla części produktów. No i wprowadzili też podwyżki cen na produkty w wysokości od 20, nawet do 30%, czyli myślę, że takie całkiem, całkiem wysokie. Ale jeszcze wracając do tych, do tych przychodów, tutaj mamy podział na segmenty. No no i oczywiście biorąc pod uwagę spółka, jak zwykle przemysł to jest ich największy segment i przemysł ładnie urósł. Zauważmy, z niecałych 11 milionów to ponad 12. No ale jednak mamy. No... Spadki w niektórych segmentach, i o ile w segmencie wojskowym spodziewaliśmy się tych spadków, sp sama spółka o tym mówiła, że te spadki będą, już kończy im się duży kontrakt. No o tyle jednak, jeżeli chodzi o transport, mamy spadki, to jest takie zastanawiające, ale też równie zastanawiające, może nawet bardziej, jest, są spadki w materiałach półprzewodnikowych. No to jest jednak ten segment, który miał się bardzo dyna dynamicznie rozwijać. No i oczywiście y pewnie te spadki wynikają właśnie z tego, y z tym problemem z dostępnością do różnego rodzaju komponentów. No, aczkolwiek oczywiście inwestorzy pewnie przyjęli tę informację też negatywnie. A już przechodzę do tego komunikatu prasowego, który spółka wypuściła no to jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o samą spółkę mówią o tym właśnie, że jest fajny wzrost w przypadku w segmencie przemysłowym no ale jednak inne inne segmenty tutaj spadają spadek w segmencie wojskowym spowodowany był mniejszymi zamówieniami o czym spółka już wcześniej informowała także tutaj, tutaj to nie jest absolutnie żadne zaskoczenie no i jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę no to mówią, że w czwartym kwartale było to widoczne, no ale pytanie co będzie w tym pierwszym kwartale roku trzeciego roku myślę, że to nas najbardziej interesuje. No i tak od października wprowadziliśmy stopniowe podwyżki na nasze produkty. W większości przypadków proces negocjacji z klientami zakończyli już w czwartym kwartale i już są wprowadzone podwyżki 20-30%. Ich pozytywne efekty będą stopniowo coraz bardziej widoczne w 2023 roku, więc to jest myślę, że istotna sprawa. Cały czas rozwijają swoją sieć sprzedaży. No i jeżeli chodzi o spółkę ten 23 rok, no to mówią, że obecna sytuacja rynkowa nie wpływa na realizację naszych prowzrostowych inicjatyw strategicznych, ich realizacja jest i będzie kontynuowana zgodnie z założeniami. Podtrzymujemy także długookresowe założenia strategiczne. Jestem przekonany, że stale rosnące zapotrzebowanie na nasze produkty widoczne w portfelu zamówień Wesperej WIGOW do powrotu na ścieżkę. Dynamicznych wzrostów w 2023 roku i kolejnych latach. Tutaj chodzi o to, że y, oni mają strategię do roku 2023, to znaczy pierwszą część tej strategii, później mają na kolejne lata 2024-2026. No i rzeczywiście, y, część rzeczy troszeczkę się opóźnią, aczkolwiek mówią, że w 2023 to wszystko skończą. We wrześniu 2022 został dostarczony nowy reaktor epitaksjalny do produkcji materiałów półprzewodnikowych. Obecnie trwa rozruch. Start produkcji materiałów w nowym reaktorze zaplanowany jest na początek 2023 roku, no czyli już niebawem, tak naprawdę no już ten rok się zaczął. Uruchomienie reaktora podwoi moce produkcyjne, pozwoli na obsłużenie większej liczby klientów oraz rozpoczęcie większej liczby nowych projektów z klientami. No więc tutaj biorąc pod uwagę tę perspektywę na lata 2023, no myślę, że możemy zostawić na razie do 23 roku, bo jak mówiłem, oni mają podzieloną tę strategię na lata 2021, 2023 i 2024, 2026. No to ten 23 rok może być ciekawy, pod warunkiem, że już nie będzie problemów z komponentami. Czy ten problem jest jeszcze? No wydaje mi się, że jednak jeszcze może występować w tym pierwszym kwartale. Także ja się nie zdziwię, jeżeli spółka no, będzie kontynuowała te takie słabsze wyniki w tym 23 roku. Przynajmniej na, na początku, no w tym momencie wszystko jakby idzie ku lepszemu. Wydaje się, że to, co najgorsze, jest już za nimi. No aczkolwiek też trzeba, trzeba sobie jasno powiedzieć, że jednak ten czwarty kwartał nie zachwycił jakoś strasznie mocno okolice 20 milionów złotych. Nie są to jakieś najgorsze wyniki, jeżeli chodzi o spółkę, no ale biorąc pod uwagę to, jakie były zapowiedzi na początku tego roku, no to na pewno rynek spodziewał się lepszych wyników. No teraz może już to było bardziej urealnione, bo wiedzieliśmy, że te problemy tutaj są. No a patrząc na te ostatnie kwartały, trzeci kwartał niecałe 17 milionów, czyli to nie są jakieś złe wyniki, tak patrząc kwartał do, kwartał do kwartału. Rzeczywiście, no ten 21 rok był o wiele, o wiele lepszy, ale wydaje się, że już ten 23 rok będzie trochę lepszy niż ten. 22. Daj znać w komentarzu, co Ty o tym myślisz, czy Ty myślisz w ogóle o inwestycji w spółce Wigo, albo na przykład masz u siebie spółkę Wigo. Ja uważam, że ten 23 rok wcale nie musi być dla nich jakiś taki zły, chociaż ten z tym pierwszym kwartałem jeszcze jednak bym uważał. Przechodzimy dalej. Kolejna spółka, kolejną spółką jest spółka XTB. Może zanim przejdziemy do spółki XTB, też wyjaśnię informację, która jest właśnie w tym banerze na górze noworoczna promocja, kurs psychologia inwe psychologii inwestowania, także dajcie mi minutkę na autopromocję. Jeżeli chodzi o ten kurs psychologii inwestowania, on jest rzeczywiście w promocji 140 zł taniej do środy, czyli jeszcze do Jutro można kupić taniej ten kurs o 140 zł. To jest około 8,5 godzin materiałów, podzielonych na 8 lekcji, około godzinnych. Każda jest w formacie MP3 razem z prezentacją, ale prezentacja jest dodatkowo. Można na nią patrzeć, ale nie trzeba. Także można wysłuchać ten kurs i tak jak podcast. 8 lekcji MP3, wszystko jest do pobrania. I tutaj, znaczy 8 godzin, lekcji jest o wiele, o wiele więcej. I w każdej lekcji ja omawiam problem i później daje rozwiązanie tego problemu problem odnośnie psychologii inwestowania odnośnie psychologii nasz czyli inwestorów i daje rozwiązanie tego tego problemu na mojej stronie na stronie z ofertą można przesłuchać takiej jednej lekcji jeżeli chodzi właśnie o ten kurs żebyś też nie kupował kota w worku do tego kursu otrzymujesz też oprócz tych 8,5 godzin nagrań otrzymujesz też dwie listy zadań pierwsza mówi konkretnie co zrobić przy wejściu w inwestycję i przy wyjściu tak jest bardzo bardzo konkretna druga lista zadań to jest tak nad czym ogólnie pracować, oprócz tego też dostajesz mój dziennik inwestora, dlatego że na Odpowiedzią, jakby na część problemów, które tam poruszam, rozwiązaniem tych problemów jest właśnie wypełnienie mojego dziennika inwestora. Dlatego on jest no, kompatybilny razem z kursem i dlatego właśnie dostajesz go gratis do, do kursu. Do środy jest taniej, do środy jest 140 zł taniej. Promocja tylko do, do 18 stycznia, czyli jeszcze do jutra. No, omnibus mi każe napisać, że najniższa cena z ostatnich 30 dni to 497 zł. To nie było ostatnio żadnych promocji, więc myślę, że absolutnie, absolutnie warto. A my Przechodzimy już do spółki XTW. I jeżeli chodzi o XTB, no myślę, że wiele osób kojarzy jest to broker. Broker, który też teraz wystartował z nową akcją, darmowa akcja na start. Jak ktoś zakłada swoje konto, to dostaje darmową akcję do 100 zł, i myślę, że to oczywiście pozytywnie wpłynie na liczbę klientów. Także no biorąc pod uwagę ten pierwszy kwartał, myślę, że liczba nowych klientów może być interesująca. Pamiętajmy o tym, że jak XTB mówi nam o szacunkowych swoich wynikach, to oni też podają liczbę klientów, którą Pozyskali już w tym nowym kwartale do momentu wypuszczenia tego raportu. Sam jestem ciekawy, jaka ta liczba będzie. Myślę, że myślę, że dobra. No i biorąc pod uwagę XTB, oni tam wybijają ATH 33 zł, teraz okolice 33 zł. Wybili to, to ATH około 30 zł było. No, ostatnie kwartały bardzo dobre, ale pytanie, czy ten czwarty będzie też równie dobry. Ten czwarty kwartał 22 roku jeszcze ani wyników oficjalnych, ani szacunkowych nie mamy. W każdym razie, patrząc na XTB, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Oni z ramionami Największe pieniądze tam, gdzie jest największa zmienność. I czasem to może być tak, że na indeksach zarabiają największe pieniądze, czasem na surowcach czy na, na, na towarach, czasem na walutach. Jeżeli chodzi o indeksy, to też czasem na europejskich, czasem na amerykańskich, tutaj zależy tam, gdzie jest największa zmienność. Zauważmy na przykład trzeci kwartał 2022 roku: najpopularniejsze instrumenty. No to, to były głównie, głównie indeksy amerykański, indeks niemiecki, ale też tutaj złoto, pa, para euro, dolar. No i jeżeli zobaczymy najzyskowniejsze instrumenty, to też jest właśnie rynek amerykański, złoto, para, para euro, euro, dolar, dolar do złotówki, też WIG20, zauważmy, czy, czy rynek niemiecki, to były dla nich istotne rynki, więc możemy zobaczyć, jak to wyglądało w samym trzecim kwartale i w czwartym kwartale, no bo ten trzeci kwartał, naprawdę bardzo dobry pod względem wyników finansowych, Myślę, że wszystkich absolutnie ten trzeci kwartał pozytywnie zaskoczył. No, zmienność tam rzeczywiście była. Jak sobie zobaczymy na te największe, najważniejsze indeksy, no to zauważmy, że jeżeli chodzi o samą Amerykę, no wcale ten czwarty kwartał nie był jakiś taki świetny pod względem zmienności. Tą niebieską linią zaznaczyłem, gdzie się kończy trzeci kwartał, zaczyna czwarty. Tutaj po, po tej lewej stronie, zawsze mi się myli lewa prawa. Inne mi się nie mylą, tylko lewa prawa mi się myli. Zawsze po, te, po tej lewej stronie macie trzeci kwartał, po tej prawej macie cz kwartał czwarty. No i ewidentnie widać, Trzeci kwartał dużo większa zmienność i w jedną, i w drugą stronę, także i amerykańskie indeksy tutaj też, jeżeli chodzi o. Największe amerykańskie indeksy, NASDAQ, yy, yy, NASDAQ 100 czy, czy, czy SP 500. Zauważmy, no, SP 500 tutaj no mamy zmienność rzeczywiście, ale ona nie jest też tak duża jak w tym trzecim kwartale. Czyli amerykański indeks jednak trzeci kwartał dużo lepszy. Ale biorąc pod uwagę chociażby wykres złota, no to zauważmy, że ta zmienność w tym czwartym kwartale jest naprawdę duża. W trzecim kwartale myślę, że nawet można rzec, że, że ta zmienność nie była aż tak prze, przepotężna. No ale jeżeli chodzi o indeksy euro, Europejskie, jak WIG20, no to tutaj już mamy bardzo dużą zmienność w czwartym, w czwartym kwartale. W trzecim kwartale mało co się działo. Tak samo indeks, indeks niemiecki, niemiecki DAX30, widzimy, że zmienność jest przeogromna. W trzecim kwartale też była duża zmienność, ale myślę, że ten czwarty kwartał jest jeszcze lepszy. Jeszcze zobaczymy sobie parę euro-dolar. Zauważmy, że w tym czwartym kwartale naprawdę była mocna zmienność. Także ja tutaj uważam, że te wyniki za czwarty kwartał mogą być bardzo fajne. Co prawda na indeksach amerykańskich nie mieliśmy tak dużej zmienności jak w tym trzecim kwartale, no więc tutaj ostrożnie bym podchodził do porównywania kwartał do kwartału. Bardziej chodzi mi o to, że rok do roku tutaj moim zdaniem mogą być dużo lepsze wyniki, no bo ten czwarty kwartał 2021, 70 milionów złotych zysku, 180 milionów przychodów. Myślę, że tutaj nie będzie ciężko przebić ten kwartał patrząc też po pierwsze na wzrost liczby klientów, wzrost liczby aktywnych klientów w XTB, no i też na to, że jednak ta zmienność była. Nie licząc oczywiście indeksów amerykańskich, w których Rzeczywiście ta zmienność no była, była mniejsza, to i trzeba sobie jasno to powiedzieć. Ja jestem w miarę, w miarę pozytywnie nastawiony do ich staba, też pytanie, jaka tu będzie dywidenda, no bo ta dywidenda może być naprawdę przepotężna. Ponad 700 milionów zysku jednostkowego już mają w tym do tego trzeciego kwartału. Jeszcze trochę tutaj dorzucą, także no rekordowa dywidenda będzie. Pytanie jaka? Prawdopodobnie oczywiście rekordowa dywidenda będzie. Nie widzę żadnych przeciwwskazań do tego, żeby taką dywidendę rekordową wypłacić. Czy powyżej 10%, jeżeli chodzi o obecny kurs akcji? No nie zdziwię się, jeżeli tak, jeżeli tak będzie, no aczkolwiek trzeba powiedzieć, że XTEP poszedł już mocno do góry jeszcze miesiąc temu, poziomy 30, no, poziomy 30 zł, to samo, mniej więcej, ale jeszcze 2-3 miesiące temu poziomy 22-23, teraz już 33, no czyli kilkadziesiąt procent wyżej. I jeszcze jedna spółka na sam koniec, o której chcę powiedzieć, mówiłem właśnie o tym, że nie wszyscy płaczą ze względu na kredyty frankowe, no i taką spółką, która na pewno nie płacze, jest spółka Wotum. Wotum, która właśnie na tych kredytach frankowych robi fajną kasę. No oczywiście to nie jest tak, że oni tylko na kredytach frankowych, tak, jeżeli mamy jakieś, nie wiem, problemy odnośnie tutaj, odnośnie jakichś wypadków, jakichś odszkodowań, zawsze możemy się do Wotum zgłosić, no ale w tym momencie zdecydowanie, zdecydowanie najważniejszą sprawą tutaj jest jednak kredyt, tu są jednak kredyty frankowe. Oni na tym robią naprawdę przepotężne pieniądze. No i jeżeli chodzi o spółkę Wotum, oczywiście tej część rzeczy już jest w cenie. Zauważmy, że to jest spółka, która no z 15 zł na 55 poszła, więc mamy bardzo mocny wzrost, jeżeli chodzi o spółkę Wotum. To nie ulega wątpliwości. Ten wzrost jest podyktowany właśnie tym, że mamy bardzo dobre wyniki ze względu na franki, no bo tutaj jednak Wotum zdecydowaną większość spraw wygrywa z bankami odnośnie frankowiczów, no i to też napędza się sama, bo jeżeli widzimy, że bardzo duża część spraw jest wygrywana, to od razu my, jeżeli mamy kredyt frankowy, chcemy iść do takiej instytucji, która pomoże nam właśnie wygrać z bankami. Więc tutaj Votum na tym oczywiście mocno, mocno korzysta. Zresztą te wyniki finansowe same potwierdzają, że jest tutaj, jest tutaj dobrze, jeżeli chodzi o spółkę Votum. No, wskaźnikowo też nie jest zielono, biorąc pod uwagę wskaźnik ROE na poziomie 53, naprawdę przepotężny. Cena do wartości księgowej, no, w spółkach typu WOTUM ja bym raczej na to nie patrzył, no bo to nie jest spółka, która ma jakąś wartość księgową pod takim wiem, względem, że, nie wiem, ma jakąś fabrykę i ona na przykład, nie wiem, produkc linię produkcyjną czy coś takiego. Także w spółkach typu WOTUM, no raczej ja bym nie patrzył na cenę do wartości księgowej. Tak samo jak, nie wiem, w spółkach technologicznych na przykład na to nie, nie patrzymy, no bo to nie ma najmniejszego, moim zdaniem, najmniejszego, najmniejszego, Sensu. Biorąc pod uwagę to, co się ostatnio działo, na pewno ten ostatni rok bardzo dobry dla samej spółki. No i wstępna informacja o kluczowych wskaźnikach segmentu bankowego w miesiącu grudniu i styczniu 2023 roku. Liczba zawartych kontraktów, które w poprzednim miesiącu kalendarzowym wpłynęły do spółki, z spółek zależnych, prawie 900. Liczba wyroków sądów pierwszej instancji, instancji która zapada w poprzednim miesiącu kalendarzowym, prawie 800. Więc tutaj, jeżeli chodzi o unieważnienie, Nieważność umowy kredytowej, no, biorąc pod uwagę oddalające powództwo w całości, 2023. Jeżeli chodzi o wyroki w drugiej instancji stwierdzające nieważność, 177 oddalające powództwo, tylko, tylko tutaj mamy, mamy dwa. No, liczba posiedzeń sądowych w sprawach bankowych w bieżącym miesiącu, o wyznaczeniu których do, doręczono zawiadomienie do dnia sporządzenia raportu 2211, więc tutaj na pewno jest to, jest to ciekawa, ciekawa liczba. No, biorąc pod uwagę samą, samą spółkę Wotum, zauważmy, że wyroki w segmencie dochodzenia od klauzur y, abuzywnych w umowach walutowych, kredytów hipotecznych. Liczba wyroków y, 1036. W sądach pierwszej instancji liczba wyroków wyniosła 834. 94 to był procent, to były właśnie wyroki ustanawiające nieważność umów, a tylko 3% to wyroki o oddalenie powódca, to po, powództwa. To o czym wcześniej, przed chwilą sobie mówiliśmy. Naprawdę jest to, y, jest to no, liczba porażająca. Grudzień był też kolejnym miesiącem, gdzie łączna liczba, ilość wyroków wzrosła, plus 11% wobec, wobec listopada, ilość wyroków zarówno w pierwszej i drugiej instancji była na rekordowym, rekordowym poziomie, no więc tutaj na ten moment wy, no, wygląda to dobrze, zresztą zauważmy, miesięczna liczba wyroków w segmencie, yy, w segmencie dochodzenia roszczeń, yy, no to mamy, oczywiście tutaj są dane wstępne, one cały czas, cały czas rosną, rosną, czy to patrzymy na prawą skalę, czy na lewą skalę? Tutaj po prawej jest, są wyroki w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a wyroki w danym miesiącu cały czas mamy wzrost. No, nie licząc wakacji, lipiec, sierpień, tak naprawdę cały czas bardzo fajne wzrosty. No i jeszcze co ciekawe, tutaj miesięczna liczba posiedzeń w segmencie dochodzenia roszczeń, mamy, mamy tutaj lekki spadek w grudniu i w styczniu, ale jeżeli chodzi o miesięczną liczbę pozyskanych umów w segmencie dochodzenia, Roszczeń, no to według danych wstępnych mamy jednak tutaj spadek w, w grudniu w stosunku do no, bardzo wysokiego listopada, ale jednak rok do roku mamy, mamy wzrost około 30%. Tak? Tutaj ta liczba zawartych kontraktów 894, więc tutaj mamy, mamy wzrost rok do roku. Ta, ta tendencja wciąż jest wzrostowa, patrząc na to, co tutaj się, co, co tutaj się dzieje. No i co, co interesujące, jeżeli chodzi o WOTUM. Podobnie jak to miało miejsce w 2021, w 22 ostatni miesiąc roku skutkował uzyskaniem największej liczby wyroków na rzecz kredytobiorców w jednym miesiącu. Byli bliski, bliscy przekroczenia tysiąca wygranych procesów dla naszych klientów. Biorąc pod uwagę prognozę na 23 rok, uwzględniając stopień zaawansowania aktualnych procesów sądowych, spodziewamy się, że przy zachowaniu dotychczasowej dynamiki wydawania orzeczeń w przyszłym roku liczba wydanych wyroków przed sądem pierwszej instancji może wynieść od 7,5 do 10 tysięcy oraz ponad 4 tysięcy w drugiej Instancji, czyli my tutaj mówimy nawet o no, 14 tysiącach wyroków, więc no, naprawdę ta liczba robi wrażenie. No i tutaj w 2023 roku nie spodziewałem się znaczących zmian w orzecznictwie. W tym momencie 98% wygranych prawomocnych wyroków jasno wskazuje, że linia orzecznictwa jest ukształtowana i potwierdza wadliwość tych umów kredytowych. 16 lutego 2023 roku wyznaczono termin wydania opinii Rzecznika Generalnego CUE. Zatem prawdopodobnie sam wyrok zostanie wydany w trzecim kwartale roku. Spodziewamy się, że publikacja orzeczenia będzie kolejnym bodźcem dla frankowiczów. Obok wygranych innych kredytobiorców rosnących raz w związku z podwyżkami saron, inflacją, niekorzystnymi propozycjami ugód do skierowania swojej sprawy na drogę sądową. Więc no tutaj spodziewałem się raczej dobrych wyników w tym 2023 roku. Kolejne wyroki TSUE raczej mogą tutaj pomagać. No więc patrząc sam tak na, na spółkę Wotum, rzeczywiście spółka bardzo mocno urosła. Mnie osobiście wcale ten wzrost taki bardzo mocny wzrost nie, nie dziwi, jeżeli w 23 roku też jeszcze będziemy, będziemy w tym trendzie wzrostowym, też mnie osobiście to absolutnie nie zdziwi, ze względu na to, po prostu, że no, biorąc pod uwagę nawet to, co będzie za pół roku, za nie wiem, 9-10 miesięcy, no bo giełda jednak wycenia tę przyszłość, patrzy, co będzie w przyszłości, no to wciąż nie widzę jakichś takich mocnych zagrożeń w tym 2023 roku, bardziej szanse właśnie w kontekście tego wyroku wyroku CUE w tym 2023 roku, także ja patrzę raczej na WOTU. Pozytywnie, i to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeszcze raz przypomnę o moim kursie psychologii inwestowania. Do jutra jest fajna promka: 140 zł. A 140 zł to są potężne pieniądze, to są jakieś 55 harnasi. Oczywiście tych po promocji za, za 2,50. Z tego co pamiętam, jakieś taka promocja, promocja była. Dzięki bardzo, cześć.